Toruń, magikan, urażał policjantów na wizji. Nie darowali mu. Nowe śledztwo prokuratury. Patologiczne transmisje na żywo Daniel Magika uskuteczniał od lat. W styczniu bieżącego roku po wyjściu z więzienia wrócił do starych praktyk. Kilka dni temu prokuratura wszczęła nowe śledztwo w sprawie znieważenia przez Daniela Z. funkcjonariuszy z komisariatu policji Toruń-Podwórz. Czy patostreamer znów stanie przed sądem? Czas pokaże. Patostreamer Daniel Magika nagrał interweniujących przy ulicy Urzędniczej w Toruniu policjantów, a potem ich publicznie obrażał. Funkcjonariusze zawiadomili prokuraturę. Ta wszczęła nowe śledztwo. Znieważeni publicznie, bo podczas transmisji internetowej policjanci postanowili tym razem nie odpuszczać. Zgłosili przestępstwo prokuraturze w trybie prywatno-skargowym. Gdy interes społeczny to uzasadnia, mamy prawo objąć takie czyny ściganiem z urzędu. Tak postąpiliśmy w tym przypadku. Nie ma przyzwolenia na znieważanie policjantów. Pod uwagę bierzemy tu cały kontekst sprawy, czyli wieloletnią naganną działalność Daniela Z. oraz brak poprawy po skazaniu i wyjściu z zakładu karnego, mówi prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa prokuratury rejonowej Toruń Wschód. Kilka dni temu ta prokuratura wszczęła więc formalnie nowe śledztwo w sprawie Daniela Z. Dotyczy znieważenia funkcjonariuszy z komisariatu policji Toruń Podgórz. Wydarzenia miały miejsce w styczniu przy ulicy Urzędniczej w Toruniu. Daniel Magikal pojawił się tutaj niedługo po wyjściu z więzienia. Przypomnijmy, że przesiedział w nim nieco ponad rok. Ledwo wyszedł, wrócił do starych praktyk. Jak przekazuje prokuratura, w opisywanym mieszkaniu urządzono kolejną wulgarną transmisję na żywo, czyli patostream. W mieszkaniu trwała do tego alkoholowa libacja. O tym, ile wypito wówczas trunków, może świadczyć fakt, że Małgorzata Z., matka Magikala, trafiła po niej do izby wytrzeźwień. W związku z tą sytuacją właśnie policjanci z komisariatu na Podgórzu wezwani zostali na ulicę Urzędniczą 2 na interwencję. Wykonywali swoje obowiązki, a wszystko się nagrało. Gdy policjanci wyszli, Daniel Magikal odpalił streama i obrażał policjantów. Co działo się dalej? Po zakończeniu interwencji i wyjściu mundurowych Daniel Z. wrócił do streamowania. Podczas kolejnej transmisji internetowej na żywo odtworzył nagraną interwencję. Przy tej okazji właśnie, na wizji, a więc publicznie, obrażał policjantów, wyzywał, wyśmiewał. Takie przynajmniej są aktualne ustalenia prokuratury. Jak wspomnieliśmy, funkcjonariusze z Podgórza postanowili nie puszczać tego po azyl i w trybie prywatno-skargowym zgłosili przestępstwo znieważenia. Z uwagi na ważny interes społeczny, prokuratura objęła te czyny ściganiem z urzędu. Sprawa jest świeża, śledztwo wszczęto kilka dni temu i toczy się ono na razie w sprawie, a nie przeciwko Danielowi Z. Jeśli jednak ktokolwiek w przyszłości ma usłyszeć zarzuty znieważenia policjantów, to właśnie patostreamer. Chcemy, aby nie tylko Daniel Z., ale i opinia publiczna otrzymała jasny sygnał ze strony prokuratury. Nie ma naszego przyzwolenia na takie czyny, podkreśla prokurator Joanna Becińska. Przypomnijmy, że niedawno z uwagi na ważny interes społeczny ta sama prokuratura objęła ściganiem inne przestępstwo, do którego miało dojść przy ulicy Urzędniczej 2 w Toruniu. Chodzi o kopanie i upokarzanie na wizji niepełnosprawnego intelektualnie mężczyzny. Znów publicznie, bo podczas patostreamu. W tym przypadku w trybie prywatno-skarbowym przestępstwo zgłaszał brat pokrzywdzonego. W tej sprawie zarzuty usłyszał już Sebastian Esz, któremu rodzina Magikala udostępniła mieszkanie do streamowania.